Witam Was bardzo serdecznie w kolejnych Inforojkach. Moi drodzy, dzisiaj dość dużo tematów, które wymagają obgadania. Zaczniemy sobie oczywiście standardowo od przeglądu prasy, czyli propozycji lektury moich tekstów teraźniejszych bądź przyszłych. Zacznijmy od tych pierwszych. Chodzi o 50. odcinek mojego cyklu Royo Point of View na łamach serwisu gameplay.pl Gola w moim blogu Zgrajmy się. 50, już 50, taki mały jubileusz moich głównych felietonów, artykułów na właśnie wspomnianym serwisie, który dotyczy kwestii, może przeczytam tytuł, Moc finishera, magia quick killa. Luźny, szybki artykulik, niezobowiązujący, zero logicznego, specjalnego pierdolenia. Myślę, że powinno Wam się spodobać. Zapraszam serdecznie do lektury. Materiał numer 2 ukaże się standardowo jutro w rodzinnym magazynie, czyli dodatku do Dziennika Zachodniego. Poproście mamę, tatę o dodatek, bądź skołujcie sobie sami. Co z nim znajdziecie? Standardowo mini recenzję przygodówki tym razem, a New Beginning, odrodzenie. Zapraszam serdecznie. Jeśli zastanawiacie się nad kupnem albo nie wiecie o co, zajrzyjcie do wspomnianej gazety. Kolejna sprawa to dosyć, myślę, dla Was interesująca, jeśli nie stricte dla Was, to na pewno dla Waszych rodziców, właśnie matek, ojców, kochanek, sióstr. Mianowicie wiadomo, zbliżają się święta i nie zawsze jest jasny pomyślunek, co kupić, na co się zdecydować. Nie zawsze ten pomysł pojawia się od razu. Śpieszę z pomocą i z bardzo fajnym gestem ze strony mojego dobrego ziomka Don Vita. Mianowicie prowadzi on internetowy sklep z biżuterią. Dokładnie z biżuterią srebrną wykonaną z kryształków Swarowskiego. I zaproponował on mi, bym zaproponował tą kwestię Wam, dokładnie 10% zniżki dla zamówień powyżej 100 zł. Zajebiste fanty, amulety, pierścienie, naszyjniki, plus 5 do urody i plus 10 do charyzmy. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Co zrobić, by uzyskać rabat 10% zniżki? Oczywiście jest to kwestia wyjątkowa i już tłumaczę, co trzeba wykonać, by wspomniany rabat uzyskać. Oczywiście wszystko, co teraz powiem, będziecie mieli ładnie wypisane w opisie tego filmiku. Trzeba wejść na stronę facebookową, dostaniecie oczywiście linka i kliknąć lubię tą na ten sklep. Następnie trzeba przesłać maila z imieniem i nazwiskiem oraz tym, że jesteście od Roya na adres mailowy, który również dostaniecie w mailu. Chodzi o intat124@gmail.com. W tym momencie Don Vito odeśle Wam kupon rabatowy, który uprawni Was do uzyskania rabatu. Będziecie musieli go wpisać podczas zakupów i w tym momencie rabat zostanie naliczony. Także stronę do Facebooka, maila i stronę główną sklepu macie wszystko w opisie, także zapraszam serdecznie. Być może, jeśli nie Wy, to ktoś z Waszych opiekunów znajdzie coś dla siebie bądź dla kogoś bliskiego. Bardzo sympatyczna inicjatywa. Don Vito, dziękuję Ci serdecznie w imieniu moich widzów i życzę powodzenia. Kolejna sprawa to chciałbym serdecznie polecić Wam kanał, także przechodzimy do kolejnej formy dzisiejszego przekazu materiału. Mianowicie chodzi mi o kanał Grom Black Ops. Jest to o tyle interesująca strona, że nie ma na niej Minecrafta też, ale chodzi o to, że gościu proponuje bardzo fajną formę gameplaya w gry sygnowane banderą Call of Duty. Mianowicie montuje tam interesujący komentarz, który bardzo fajnie wpływa, no tak powiedzmy trochę dynamizująco, przede wszystkim interesująco na odbiór takiego materiału. Serdecznie polecam, bardzo fajna sprawa, ja się przynajmniej przy tym dobrze bawiłem. To tyle. Na zakończenie chciałbym również serdecznie pozdrowić Kamila Szczepańskiego oraz Weronikę Raińską. Cieszę się, że jesteście ze mną od początku. Wiecie, dlaczego Wam dziękuję i serdecznie Wam dziękuję za to po prostu, że jesteście. Jeśli chodzi o questions and answers, czyli Q&A, stwierdziłem, że odciążę Inforojki od tego materiału, albowiem Inforojki w pewnym momencie zajmowały zbyt wiele różnych materiałów, które mogłyby się w sumie
w odbiorze pogubi, także stwierdziłem, że odciążę ten materiał, co zaowocuje nowym cyklem, który będzie poświęcony tylko i wyłącznie kwestią zadawania pytań i odpowiedziom z mojej strony, który wystartuje już w dniu jutrzejszym. Co na weekend, kochani? No, nie powinniście być zawiedzeni. Na pewno będzie Perla i Rojo, na pewno będzie Skyrim, na pewno będą moje urojenia. Także mam nadzieję, że we wspólnym, sympatycznym gronie spędzimy kolejny, bardzo fajny, naszpikowany rozrywką i czystym, pure fanem weekend. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Chiki-ching, boom, headshot. Trzymajcie się.